Hej, hej moi drodzy niedzielni, z tej strony witam was w Empires of the Undergrowth. Nie wiem, czy pamiętacie te moróweczki, które ogrywaliśmy wcześniej, ale tym razem są już w wersji Early Access i co prawda powinny być na Steamie od dzisiaj, ale nie są. No cóż, deweloperzy nie dopełnili pewnych formalności, przez to gra nie mogła się ukazać w terminie, na Steam będzie opóźniona o tydzień, ale już można ją zakupić, jeśli by ktoś miał ochotę, będzie dostępna pod innym adresem, będzie on podany w opisie do filmu i tam też będzie oczywiście dostęp do Steama, kiedy już ona się na tym Steamie ukaże, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę bardzo. A teraz no, popatrzmy, troszeczkę się tu zmieniło wszystko. Mamy tutaj inną organizację gry. Mamy coś takiego jakby Fornicarium, czyli miejsce, gdzie rozwijamy swoją kolonię mrówek. Dodatkowe rzeczy do tej kolonii możemy zdobywać, wykonując misje. I te misje to są troszkę podobne do, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co widziałem w innych materiałach, trochę podobne do tej wcześniejszej zabawy z mróweczkami. Także nie wiem, załóżmy nowe Fornicarium, proszę bardzo. Niech ono sobie tam będzie niedzielny, standardowo. Proszę bardzo, takie ładne Fornicarium. Jaki kolor sobie wybierzemy? Może zielony, jak tu wszystko jest zielone. I zakładamy. No właśnie, to jest nasza kolonia podstawowa z tego co widzę. Ah, I see the queen has taken well to her new home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica and observe their reaction. Polonia. Excellent. Keep me updated on their progress. Nasze Fornicarium tutaj to jest. Nie wiem, czy ta muzyka nie za głośno przegrywa. Menu options. Zróbmy minimalnie ciszej, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Z tego, co widzę, to mamy tak, królową. Proszę bardzo, one mają wszystkie paski życia teraz. Znaczy, można sobie... Come on now, my little ants. You need space to grow. Dig, dig, dig. Tu mamy... Nie wiem, terytory, czyli mamy możliwość wykopania 40 po takich chyba sześciokątów, czyli kawałków ziemi. Nie mamy jelly, czyli jakiegoś soczku królowej. Tutaj mają jedzonko i mogą maksymalnie... Kurde, przeszkadzają mi te gadki. Such a terrible waste. Dobra, chodzi o to, że mamy maksymalnie 70 fooda do zgromadzenia, przynajmniej na tym miejscach, które są dostępne w naszej kolonii teraz, a to jedzenie z tego, z tych rozmów, które słychać było w tle, oznacza, że jest tu gdzieś niedaleko rozmieszczone, więc trzeba kopać w pobliżu naszego gniazda głównego, żeby się tego jedzenia dostać i prawdopodobnie rozwinąć naszą kolonię odrobinę, bo mamy maksymalnie 7 workerów, czyli pracowników i robotnic, bo to tak w mrówkach jest, i zero żołnierzy na razie. I tu na pewno mamy jakieś tipsy, pewnie jak to robić. Tak jest, witamy w Fornicarium. Tu będziemy sobie, podnosić, rozwijać kolonie. Ma dwa rodzaje tutaj surowców. Dostajemy je właśnie za granie na różnych levelach tych misji. I tak samo limit terytorium wzrasta i mamy wtedy pozwolenie na dalszą jakby obróbkę. Dobra, jak to wyłączyć w ogóle? Tak nie, to chyba wyrzucić już, nie? Jak przeczytaliśmy? No nie, nie chciałem tak zrobić. Dobra, nieważne. Teraz tak. Od czasu do czasu będziemy mieli właśnie tutaj pojawiało się z żaróweczką coś, co nam będzie podpowiadać. Aha, i prawym usuwamy. Dobra, czyli wszystko wiadomo. I żeby rozwinąć kolonię, potrzebujemy miejsca, więc zaczynamy wykopywać i zbierać jedzenie. No okej, dobra. No właśnie, czy tutaj wybrać te pomiędzy naszą królową a jedzonkiem, nie? No dobra, to my sobie... My sobie to wybierzemy za chwilę, tylko jeszcze jedna... i tutaj mamy zaznaczone to na zielono, że to jest jedzenie. Myślę, że to tak działa. I to teraz tak, pamiętacie,
Ostatnie jakieś zmiany, jeszcze wcześniejsze wersje, to były możliwości dzielenia mróweczek na grupy, czyli możemy je przenosić sobie z grupy do grupy i każda ma swój marker feromonowy. Czyli na przykład grupa pierwsza ma marker tutaj, ale że wszystkie nie są 7 tych, czyli teraz dokładnie 3 sztuki, bo tylko tyle jest wyklutych. No, jest w tym, nie jest w tej grupie, więc one nie podążają za tym markerem. Jak je przerzucę, no to zobaczycie to, o, od razu pyk, pyk, pyk i będą się zbliżać do tego markera, o. Więc my je wrzucimy z powrotem do ochrony gniazda, bo to jest tak, to jest The Nest Group, czyli to jest ta grupa, co zajmuje się królową i gniazdem. Też będzie potrzebne, a jak to usunąć? Backspace'em, czyli normalnie usuwamy backspace'em, prawym wstawiamy, a backspace'em usuwamy. Troszkę to takie mało intuicyjne. Dobra, tu mamy, widzę, jakieś jeszcze inne rzeczy. A, czyli tutaj będziemy mogli rozwijać nasz zasób genomu, czyli zmieniać i modyfikować nasze mrówki, ponieważ one mają chyba zdolność podkradania innych, innych genów z innych mrówek i ich umiejętności, tak mi się wydaje. Że będziemy mogli sobie je przerabiać. I tutaj mamy, widzę, że no właśnie, Gene Thief Worker, czyli to jest, widzicie, to jest złodziej genów i to jest robotnica, złodziej genów, to jest Queen nasza, a to będzie Black Ant, czyli to jest nasz żołnierz. Jeszcze ich nie mamy wymyślonych zresztą. Widzicie, to kosztuje 75 Royal Jelly, czyli pewnie królowa wytwarza jakąś galaretkę, którą można ewoluować potem nasze mrówki. Tu mamy levele na pewno, a tutaj mamy dodatkowe umiejętności, czyli możemy wymyśleć Royal Guardów, czyli widzicie, tu jest tylko 100, znaczy 100 jelly kosztuje i to to nawet nie jest chyba, to są takie jak umiejętności, nieraz są instanty do kupienia, bo widzę, że teraz mamy, że do 75% życia spada królowej, ale tworzy 14 strażników, 14 strażników na 60 sekund, które pojawiają się wokół królowej, żeby ją chronić i dodatkowo wszystkie wolne miejsca w naszej wylęgarni dostają jajka i automatycznie się wykluwają przez, za darmo przez 5 sekund i cooldown do tego, czyli taka jakby przerwa, ochłonięcie do następnej możliwości użycia tej umiejętności to 300 sekund, czyli te są umiejętności wokół królowej, a tutaj ewidentnie są tak, zwiększenie różnej znaczy różnych możliwości naszych mrówek i to już nie jest cooldownowe, tylko jest raczej takie na stałe. I co ciekawe, będziemy też musieli się zdecydować, że albo wybieramy jedną umiejętność, która automatycznie blokuje nam drugą, bo z tego już widzę, że tak to działa. Tutaj mamy Royal Decree, to są kolejne, kolejne możliwości. Tu znowu mamy to samo, że tracimy do 70% zdrowie. Na wszystkich wylęgarniach pojawiają się jajeczka instantly, czyli natychmiast się wszystko z nich wylęga i przez 20 sekund zbieramy armię. Nie ma ograniczenia w ilości tej armii. Także to też jest fajne, bo jak brakuje nam nagle, gdzieś żołnierze nam zginęli w czasie jakiejś walki, już na przykład w jakimś ważnym momencie, możemy zrobić to. Królowa co prawda ucierpi na zdrowiu, ale przez 20 sekund może nam się naspawnować niezła armia, która pozwoli nam wygrać. Też jest jakiś plus, albo przetrzymać ciężki okres i doczekać się następnej możliwości, no ale kosztuje to 100 Royal Jelly, więc to nie jest taki hop-siup. Second Wind, czyli mamy coś podobnego. Czyli to też są umiejętności królowej, przepraszam bardzo. To też są umiejętności królowej, czyli albo będzie mogła robić właśnie tych królewskich strażników, albo będzie mogła spawnować nam przez 20 sekund darmową armię i to te dwie się wykluczają, czyli jak wybierzemy jedno, to nie możemy wybrać drugiego. Tutaj mamy kolejne umiejętności, czyli drugi oddech, tak jakby, czyli wraca całkowicie do drzewa, do zdrowia nasza królowa. Przez 20 sekund jest niezniszczalna. Także to kosztuje 50 tego soczku królewskiego, czy tam galaretki jakiejś, jelly. I Fire's Mother, czyli piekielna matka, ognista matka, czyli jakby wszyscy przeciwnicy w
Okolicy naszej, bo to nie widzę. Pokazuje, że to zajmuje prawie całe podziemie, czyli całą naszą mapę. Przez 10 sekund są oszołomieni i nie wiedzą, co się dzieje. To też jest fajne. No, to też jest naprawdę fajne. Można zorganizować obronę wtedy, przegrupować się i coś porobić. No i oczywiście każde pojedyncze jeszcze inne możliwości się pojawią, ale na razie bez tych Royal Jelly to nie będę ich omawiał, bo szkoda trochę czasu. To jak widzicie, to są jakieś wood ant, czyli mrówki drzewne. To pewnie będzie można rozwinąć dopiero dużo, dużo dalej. Mamy na razie zero. To i mamy jeszcze kolejną rzecz. Tutaj challenge, właśnie. I tak jak widzę, że mamy challenge, widzicie. I od levelów tych challenge, choose difficulty można sobie wybrać, dostajemy odpowiednie nagrody. I tu za wykonanie tych challenge dopiero można zdobyć ten Royal Jelly, bo widzę, że tutaj jest, i kupę żarcia, i możliwość rozwoju, czyli wykopania kolejnej, poszerzenia swojej kolonii na medium, ale powiem wam, że nie ma aż takiej wielkiej różnicy między easy. Medium jest dosłownie tyci tyci różnica, jeśli o wszystko chodzi, hard, więc to mogą być insane. No insane jedzeniu jest duża różnica, ale jeśli chodzi 24,60, a minimalna jest 19,48. No w tym Royal Jelly jest jakaś różnica w samej wielkości kolonii, nie, więc dla tych, którzy nie dadzą rady na innych poziomach, to nawet easy będzie opłacalny na pewno w jakiś sposób. Chociaż chyba 48 to jest ciut mało, żeby zrobić jakąkolwiek modyfikację, więc warto startować przynajmniej z medium, bo widziałem tam 50 tego jelly chyba kosztowała jakaś modyfikacja. Zresztą zobaczmy, o, bo to są kolejne i to tak samo. Są różne formy wyzwań, jakie są. To jest new home, czyli nowy dom. To sobie robimy i sobie wybieramy tę misję. Widzicie, poszczególne później będą challenge wzrastały z biegiem czasu, aż do tutaj, nie wiem, raz, tu będzie jeden, dwa, trzy, cztery, no dużo. Dużo będzie, moi drodzy, tych leveli, bo to jest level naszego fornikarium i dzięki temu pewnie będziemy mogli rozbudowywać je. No tak to wygląda, a na razie zróbmy to, co tam nas prosili, czyli rozbudujmy się po to jedzenie, nie? No bo to w sumie wystarczy na razie, bo nie They're chcę. beginning to expand W their sumie to nie territory. potrzeba, to w sumie nie Excellent potrzeba. news. Dobra, i co my mieliśmy zrobić? Aha, wokół królowej, żeby mieć trochę miejsca na rozwój kolonii. I żeby te 7 kolejnych, no jest, się w końcu pojawiło. Czyli to jest te 7, które zajmuje się tą bezpośrednią otoczką głównego naszego centrum roju. Nazwijmy to w ten sposób. Dobra, wygrzebmy jeszcze trochę ziemi. Nie chcę robić więcej, bo nie wiem, co tu trzeba dalej będzie robić, więc tak ostrożnie. Tym bardziej, że zostało nam tylko 12 kawałków ziemi do wyciągnięcia. Ale myślę, że powinniśmy stworzyć im miejsce na jedzenie chyba, nie? Chociaż z drugiej strony jest tego, no właśnie, dużo i dopiero teraz zaczęły donosić resztę. Nie wiem właśnie w jakim kierunku iść, ponieważ mogę zrobić jedynie tylko i wyłącznie, na razie mogę zrobić mrówki robotnice, ale może zróbmy. Nie wiem, ile tego jedzenia tutaj jest. The queen has begun to lay new eggs. Perfect. O, We will będziemy soon mieli have a nową thriving grupę. colony. Więc sobie tą nową grupę od razu przerzucimy tutaj. To są jakieś znaczki. 1, 6. Dlaczego minus 2? Nie wiem, o co chodzi. 2 to chyba jedzenie zabiera, jak się wykluwa, nie? Dobrze myślę? Tak, 2 kosztuje wyklucie, 20 postawienie. No dobra, to jedzenia. Czyli zostały nam. Jeszcze trochę mogą pozbierać tego jedzenia. No tak jakoś się nie kwapią, nie? Ale dobra, grupę tych trzech nowo wylęgniętych damy tutaj, to będą szybciej znosić to żarcie, więc będziemy mogli im dorobić kolejne. To ma 2, a to ma 1. Zobaczcie, to dodaje bonusy za The food stores are full. No, czyli nie mogą więcej zbierać, bo mamy full jedzenia. Zobaczcie, to powoduje, że dostajemy jakieś bonusy za bycie obok siebie, bo ten ma 2 do 6. Tu mamy jeden z każdego otaczającego nas, dostajemy 1 na plusie. Ten dostaje aż 4?
A jak to działa, że on dostał 4? A to ciekawe, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to ten co dostanie 5? Zaraz zobaczymy. Nie, tak, ten dostał 5, a ten dostał 4. A dlaczego dostał... Skąd ma 5? 1, 2, 3. Za przyleganie do ściany dostaje się tak samo bonusy. Nie? To widzicie, to jest bezsensownie postawione. To trzeba stawiać przy ścianach. Tak to działa. No dobra, ile mamy jeszcze trochę żarcia? Jezu, to można sobie pospamować naszą kolonię. Czyli zobaczymy, tu będzie to właśnie 4. A co to daje 6 na 6? Ja mogę z takim czymś zrobić, jak jest 6. Nie, sorry, tutaj ma być. Setup tile. Nie, speed up tile. Aha, czyli mogą być. Czyli są nawet miejsca, gdzie mrówki chodzą szybciej. Czyli można sobie zrobić tak zwane autostrada albo drogi. Upgrade tool. Equal to the cause of the tile. Allows you to upgrade the tile. Increasing. Czyli to pozwala nam zupgrade'ować chyba te poszczególne. Ten. Czyli pewnie ten jest gotowy do upgrade'u, bo ma 6 na 6. I to nam zwiększa wylęganie, szybkość wylęgania na nich. I. I zwiększa się zwiększa się jakość mrówek. Dobra, zupgrade'ujmy sobie jedno, zobaczymy. You have not yet pushed the next upgrade tire for this type tile. Jeszcze muszę wykupić upgrade. A gdzie mogę wykupić upgrade? Przepraszam bardzo. Halo. Czy ja mam gdzieś opcję, żeby wykupić upgrade? Co się tutaj robi? Chyba tak. To są chyba upgrade, ale nie, no bez sensu. To ja muszę mieć... A nie, tu jest... Upgrade level 2. Czyli muszę mieć 10 Royal Jelly, żebym mógł upgrade'ować moje mróweczki do drugiego poziomu. Te tile, więc na razie można tylko sobie je ustawiać, ale niestety bez możliwości upgrade'u. No dobra, no to zróbmy tak. Już szybko teraz działają, to dorzućmy tutaj kolejne. Dobra. Ile tego? To sporo tego żarcia było faktycznie. Można rozwinąć naszą kolonię. Mamy już wtedy w razie czego 4 gotowe do upgrade'u miejsca. Jeszcze można tu i tu, to wtedy tu powinno zadziałać. Tu bym wykopał to miejsce, żeby było łatwe przejście, ale przynajmniej lepsze przejście. Bo tu będziemy wzdłuż się rozciągać, a możemy też tu coś wykopać. Ile mam? 7, to jeszcze tu wykopiemy. To w sumie... A nie, dobra, to niech też wykopię. Okej, ile mamy? 35 żarcia, czyli mogę w sumie jeszcze tylko jedną gdzieś tu wstawić i tyle. Dobra, czy tutaj coś więcej jest? Jakiegoś żarełka? Czyli co? Tutaj już nic nie zrobimy. To jest zamknięte. Mi się wydaje. Nie. Chodź tu. Jak to przerwać? Kurde. No to żem zrobił. Ale żem wymyślił. A żem to wymyślił. O kurcze. Czuję, żeśmy odwalili, bo to jest wyjście chyba na zewnątrz. Zobaczcie. To jest jakieś zewnątrz w ogóle? To jest zbliżenie. Tu jest o kurde. To jest wyjście na zewnątrz. Fornicarium, ta górna powierzchnia jego. Czyli my mamy tak jakby dwa levele. I podziemny, i nadziemny. No to na razie nic takiego nie widzę. I tu jest wyjście chyba, nie? Bo jesteśmy mniej więcej... Nie wiem gdzie. No dobra, to są raz, dwa, trzy wejścia. I tu też są trzy. Dobra, to jest główny wejście. Nikt nas nie będzie atakował przez to, że taki byłem cwany i to rozkopałem? Pewnie będzie. No trudno, to trzeba będzie jeszcze raz założyć. I nie grzebać za szybko. No dobra, moi drodzy, to mamy podstawowe
umiejętności naszych mrówek, to może byśmy wykonali jakąś misję, bo mamy tylko 13 żarcia i już nic z tym nie zrobię. Żadnego Royal Jelly nic nie mamy, więc mamy tylko jeszcze możliwość. A co to jest? Populacja. Max populacja do 50, mamy dopiero 21. Dobra, to wykonajmy jakąś 1-1. No niech będzie medium, żebyśmy mieli te 50. Cokolwiek by to było. Mamy tak. This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. Mamy załatwić wszystkich nearby creatures, załatwić wszystkie stworzonka, które tu się gdzieś kryją, a tu jesteśmy na zewnątrz fornikarium. Digging is free, czyli to jest jakby misja i na tej misji możemy sobie kopać ile chcemy, nie ma żadnego tech tree. Czyli to sobie robimy. Upgrade'y są automatycznie odblokowywane naszych tiles, czyli możemy sobie upgrade'ować te miejsca ile chcemy. Jeżeli wygramy tą misję, dostaniemy, i nagrody za tą misję dostaniemy do tamtego fornikarium. To szukamy najpierw żarła, nie? Gdzie jest takie bezpieczne. Myślę, że tu jest chyba najlepiej. Tutaj też jest w miarę bezpieczne. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. Butchered and carried off for processing. To są jakieś robale drzewne i one nie oddają nam, czyli możemy je atakować i zarąbać jak sobie chcemy i poćwiartowane każdy daje nam 25 żarcia do kolonii za każdego robala. No dobra, ale to musimy tu... bo kopanie jest za darmo, tutaj nie musimy się rozliczać z tych tilesów, więc powiększmy od razu sobie. Tutaj widzę, to trzeba ostrożnie, ale tu możemy, myślę, na razie, swobodnie się wykopywać. Czarne mrówki produkują żołnierzy, bo my jesteśmy czarne mrówki. Czyli możemy produkować tutaj już żołnierzy, nie tylko robotnice. I dają one więcej uszkodzeń zadają w walce, mają więcej życia niż robotnice i tak dalej. I tak samo mogą zbierać żarcie. No to też w sumie fajne, nie? Spróbujemy ich? Mamy. Dobra, czyli te 7... Dobra, pobudujmy najpierw trochę więcej miejsca na żarło. Walniemy wokół, bo... Czy miejsce na żarło podlega takim samym też? Kurde, to wszystko podlega tym samym zasadom. Czyli co, jak zaupgrade'uję miejsce na żarło, to będę miał go więcej? No to trochę lipę to zrobiłem, bo teraz tego nigdy nie upgrade'uję przez to. Ale tu jest. Czekajcie, zaraz zobaczymy, nie? Tak. Upgrade'ują to. Nie? Cokolwiek to robi, upgrade'ują. I teraz 12 aż jest potrzebne. Ciekawe, teraz... więcej miejsca pewnie żarcia mogą zebrać. No dobra, niech tam pościągają wszystko, co mają. No i my sobie wyhodujemy... Myślę, że wyhodujemy sobie żołnierzy, nie? Na początek. Tu jeszcze jest darmowe żarcie. Tu jest też darmowe żarcie. Tu jest darmowe żarcie. No dobra, ale my stawiamy naszych żołnierzyków. Strasznie drogie. 50... No to na grubo. Naprawdę na grubo. No dobra, to idziemy po żarło. To nie ma o czym w ogóle gadać. Ciągamy. Dobra, to nasi żołnierze będą w grupie drugiej. Niech tu podejdą pomóc. A my będziemy dalej, że tak powiem, jak zbierzemy. Trochę się obawiam, ale chyba wykopię tutaj jeszcze to miejsce. Ale na szczęście nie tracimy upgrade'ów, nawet jeżeli tak jak tu zrobiłem, że usunąłem ściany i nam odeszły te plusy, to mimo wszystko nadal ten nie spadł nam level tych
tyski. No dobra. Nie jest takie złe. Kopmy tu jeszcze trochę. A powiem wam, tego żarcia za dużo tu nie ma. Przynajmniej tego darmowego. Dobra, wybierzmy tych naszych żołnierzyków, niech też tu przyjdą. No i stawiamy kolejne. Strasznie szybko ubywa to żarcie. Po prostu w makabrycznym tempie normalnie. Dawaj następnych. No to już się skończyło żarełko. To mamy jeszcze tylko tutaj i każde kolejne już trzeba będzie walczyć chyba. Dobrze widzę. Tu już są walki, tak, tu już wszędzie są walki. Tu chyba trzeba będzie to uderzyć najpierw. Ale to są aż 3 sztuki. To może lepiej tu. Tu są 2 i sporo jedzenia, bo to są tylko 2 i 2 te larwy, więc nie za dużo. Dobra, załatwiły je, to niech przyjdą tutaj pomagać. No i tu, ty tu. A tego nie mogę wykopać, zobaczcie, bo to są już te twarda ziemia, czyli tam kamienie powiedzmy. Tam jakieś skały bardziej twarde. Dobra, my robimy dalej oczywiście naszych żołnierzy. Chcę zobaczyć, co dostanę, jak tu będzie 6, jak go upgrade'uję, aha. No, jeżeli 6 jest dokładnie to samo, możemy zaupgrade'ować. No i tyle samo kosztują, ile normalne, zwykłe pole. Ja nie wiem, czy to jest... Czy to jest naprawdę aż takie dobre, bo nie wiem, ile dostanę plusów za ten upgrade, bo jednak, wiecie, więcej mrówek to więcej mrówek w ilości siła. To już jest przetestowane. Ruscy to przetestowali w II wojnie światowej i się sprawdziło. Ale dobra, dla celów eksperymentalnych zupgrade'ujemy to jedno. Czyż to będzie oznaczać, że jedna mrówka będzie lepsza od innych? Czekaj, zbiorę wszystkie te moje cudaczki. I zobaczymy, czy one mają... Jakieś... Jest! Jest mrówka drugiego levelu, zobaczcie. Widzicie? Ma drugi level. Nie wiem, co to oznacza, czy tam... No niby ma większe zdrowie, ale z drugiej strony... Jakby było nie wypełnione, tak jakby z czasem to się wypełniało? Nie, to cały czas jest taki. No dobra, mamy 6. Trochę mało, kurde. Dobra, wszyscy moi drodzy idziecie do walki. Bo tu będzie potrzebna masa. Natychmiast. Do dzieła. Robotnicy i żołnierze. Wszyscy. Wszyscy do walki. Dobra, to potrzeba szerokiego frontu, żebyśmy mogli naraz wszystkimi mrówkami zaatakować. Bo tak to będzie słabo. Podciągnę bliżej naszą armię. Ciekawe, kto tam będzie jako przeciwnik. Zobaczymy, kto tam będzie jako przeciwnik. O, coś mi tu pokazało. Aha, te, które są... Drugi level można upgrade'ować do 3, tylko musi być obłożony levelami 2. Ha, dobre. I tak dalej. Każdy upgrade powoduje, że nasze trochę lepsze i mocniejsze są mrówki. Na 3 poziomie ekstra dostałem ekstra możliwość. Powiem wam tak, układać to wszystko heksagonalnie, żeby jak najwięcej zyskiwać tych otoczenia z innych pól, wyzyskiwać to na maksa. Powiem wam tak, czyli do 3 levelu na pewno opłaca się podnosić nasze mrówy. Dobra, to spróbujmy to zrobić, może się uda jakimś cudem, chociaż jedną, i zobaczymy, jakie dają bonusy. Jakie bonusy się dostaje za ten kolejny level. Dobra, ale najpierw oczywiście czeka nas krwawa rozprawa z robalami tutaj jakimiś. Dobra, wszyscy do ataku. No i o to chodziło. A, to już były.
Już były takie. Slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. Są larwy żuka, ale one są niedojrzałe i każda daje 15 żarcia. No, jeżeli nas jest dużo, to możemy je przekręcić, znaczy nie, obtoczyć naszą liczbą i dzięki temu będziemy mieli lepiej. No dobra, zobaczmy. Teraz tak, jak postawię tutaj... Da radę. Okej, bo już bałem się, że zabraknie żarcia na wylęgi, ale chyba nie zabraknie. Aha, i no właśnie. A, jeżeli... widzicie, jeżeli robię w tym feromonowym, to one nie zbierają jedzenia wtedy, to trzeba to wyłączyć, żeby mogły iść po jedzenie, bo one wtedy nie chcą zbierać jedzenia, tylko bardziej skupiają się na... O, czyli w ten sposób możemy wyłączyć atakujące od zbierania jedzenia, właśnie, to też jest fajnie. Żeby nie w czasie walki nie biegały z żarciem. No. I potem trzeba to wyłączyć. No właśnie, to zasadne to nakres. A nie, to jest tutaj. Słuchajcie, to jest tu. Tutaj jest opcja, że prevent gather. Czyli w ten sposób możemy na przykład wystawić tutaj do walki nasze wojsko, nie? Niech one sobie podejdzie i zaznaczyć to, żeby przypadkiem, jak pokonamy kogoś, nie rozczłonkowywały go i nie zanosiły do naszego żarcia, tylko żeby walczyły dalej, dopiero po skończonej zabawie, nie? Robiły albo odwrotnie, żeby tylko... żeby nie atakowały, to też jest dobre. Bo jak jest takie na przykład, tak jak tu wąsko było na początku i byśmy się rzucili w to wąskie przejście, to na przykład atakować by mogły 3-4 mrówki naraz, nie? A to nie byłoby dla nas dobre, bo lepiej jak mamy dojście z każdej strony do naszego wroga, wtedy atakują go wszystkie mrówki naraz. Dużo lepiej to wychodzi, więc można poczekać na niego, aż on wyjdzie na otwarty teren i wtedy dopiero puścić naszych, żeby je tam i załatwiły to towarzycho. No, trzeba będzie pokombinować tymi wszystkimi opcjami. To może być fajne, ale na razie szukam kolejnego żarła, bo mamy tylko 20, czyli za mało, żeby zupgrade'ować i żeby coś nam tu się udało. Dobra, to kopiemy tu. Kopiemy tutaj. To nie będzie za dużo żarcia, ale przynajmniej chcę mieć święty spokój, już tylko dwóch przeciwników jest, więc powinniśmy sobie jakoś poradzić z nimi. No, proszę bardzo. Nie zbierać, tylko atakować. Jedna padła. Zginęły nam dwie robotnice, ale myślę, że to nie będzie problemu. Bo one kosztują 5 do 2 na wylęk, więc 2 i 2 to 4 żarcia. Także możemy coś zupgrade'ować. Słuchajcie, możemy zupgrade'ować tą szóstkę i zobaczymy, będzie więcej mocniejszych. Proszę bardzo, 50 poszło, ale nadal mało żarła. Wiesz, ja nie wiem, czy na początku upgrade'owanie to jest dobry pomysł, moi drodzy, wiecie? Bo mamy tylko 9 żołnierzy, to znowu 3 aż sztuki do pokonania, to nie będzie wcale takie łatwe. No nic, zobaczymy. Wydaje mi się, że lepiej jednak mieć więcej mrówek słabszych niż tak jak na początku mam ich za mało, żeby je aż tak wzmacniać. Dużo lepiej to wygląda, jak będzie większa ich liczba, to wtedy można część z nich faktycznie wzmocnić, ale na razie 9 to jest trochę mało, żeby prowadzić jakąś taką walkę. Szczególnie, że tu będzie coraz więcej przeciwników. No i niekoniecznie muszą być tej samej siły, tak? Mogą być mocniejsi nawet niż ci, którzy do tej pory spotkaliśmy. Dobra, jak to wygląda z czasem, żebyśmy nie zaszaleli? No właśnie. Miałem to zrobić, żeby poczekać na nie, nie? Bo widzicie, teraz te moje się pchają i giną! I giną, już dwie padły. I 3 robotnice, no. Także nie będzie to... Nie będzie aż tak skuteczny atak, bo nie udało się przekopać całości. Więc lepiej chyba włączyć wtedy to czekanie, żeby te wyszły na szerokie, na otwarte pole i wtedy to atakować, nie? Dobra, są full, jeśli chodzi o żarcie, więc możemy budować dalej. Nie, poczekajcie, ile potrzeba. Drugi level. Aha, bo no i tak musiała być wszędzie otoczona, to tutaj i tak nic z tego nie wyjdzie. To buduję, a buduję kolejne.
Wydaje mi się, że ważniejsze dla nas będzie zdecydowanie mieć więcej mrówek słabszych, niż dopiero potem myśleć o tym, żeby były większe i mocniejsze. O, tu jeszcze jakieś jest żarcie. Aha, nie mamy jak zbierać, to wracać tutaj, moje asy. My będziemy tu i tu jeszcze po jednej. Zawsze więcej mrówek to więcej mrówek. Przynajmniej na początku, kiedy potrzebujemy masy tych żołnierzy, dużej ilości. Dobra, 60. Już jest żarcie, wszystko zebrane. Ile to potrzeba na wyląg? 5, czyli jeszcze jeden mogę zrobić. Jedno miejsce. Nie, kurczę, nie mam nikogo, kto się zajmuje. No wiem, że kolony starving, bo teraz będziemy szukali nowego jedzenia. Tu na szczęście będzie go trochę, zanim pójdziemy dalej, gdzie jest dużo przeciwników, bardzo dużo przeciwników. Okej. No co, uderzamy chyba tutaj, nie? Może tu? To może tu. Tu będzie, ale tu za taka, a nie, no tyle jest. Tutaj jest więcej żarcia po tej stronie. Dobra, wbijamy się tu, dobra, rozkopujemy to. Będzie akcja i to będzie ostatnia akcja, myślę, w tym odcinku. Ale powiem wam, że te zmiany, które wprowadzone są do gry, są naprawdę niezłe i naprawdę mi się to podoba. Właśnie. I teraz, właśnie, tak jest. I teraz atakujemy. Jeszcze się uda. Już trochę zginęło, szczególnie robotnic, ale dobra, przeżyjemy. Teraz się wylęgną, jak żarcie się pojawi. O, mamy jakieś nowe żarło. 50 żarcia dają te robaczki. Co to jest? Jakieś ciekawe żarcie, nie? Tego nie było widać tutaj. No dobra, niech odbudują naszą całą populację. Dobra, już się odbudowała, to możemy stawiać następne. Nie wiem, czy nie trzeba mieć więcej miejsca na wszelki wypadek dla żarcia, żeby jednak mieć więcej możliwości naraz budowania naszego potencjału, nie? Bo jakbyśmy mogli mieć naraz więcej żarcia, to zawsze go lepiej mieć więcej. Dobra, i jeszcze jedną mrówę walniemy. O, no to powiem wam, że ciekawie się robi. Teraz będziemy mieli tu darmowe żarło, a potem niezłe batalie przed nami. To może weźmy to darmowe żarełko. Ile to minut tam walczymy. No już jest spoko. Dobra, to weźmiemy je następnym razem, bo to jest 37 minut. Mam jeszcze 12. Nie, 12. To spróbuję zupgrade'ować to miejsce. Będzie zawsze więcej. I tu chyba jeszcze też. Te dwa miejsca to dużo, dużo więcej miejsca będzie na żarcie. Właśnie, 210, 240. No i teraz będziemy mogli sobie tego nazbierać naraz i od razu wyprodukować sporą ilość. No dobrze, moi drodzy, ja powiem wam, że bardzo mi się podoba. Ta odsłona Empires of the Underglow jest fajna, tym bardziej, że jest jakby dwuetapowa, czyli mamy tam u góry jakąś taką opcję, nie wiem, to może będzie strategiczna, jeśli chodzi w jakiś sposób, czy tam, nie wiem, czy tam będziemy toczyć walki na tamtym levelu, tak jakby, bo ten jest tak jakby misją, która pozwoli nam zyskać narzędzia, żeby rozwijać tamtą kolonię. No zobaczymy, moi drodzy. Podoba mi się to. Mam nadzieję, że wam też się to spodobało. Całkiem fajnie to wygląda. Mróweczki zasuwają, aż miło. Czy tu można jeszcze wyłączyć coś? Creature info. Ciekawe, czy to jest... Tak, to znikają ten. Ile życia mają? Trochę tak ten. Można nawet wyłączyć sobie chyba... Jeśli widzę show tile info, to wtedy wygląda to bardziej naturalnie, nie? Ale wtedy też trudno nam powiedzieć, który level mają. Więc to ładnie wygląda, ale nie jest takie, nie tak łatwo odgadnąć, który level. A myślę, że na początku będziemy robić tylko level 1 teraz. Nie będziemy nic kombinować, więc na razie możemy sobie tak pograć, co najwyżej włączyć i zobaczyć, ile mają życia, ale myślę, że to też nie jest aż takie istotne. No dobrze, moi drodzy, to ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek i zapraszam na pewno na kolejne spotkanie z mróweczkami, bo chcę zobaczyć, co można zrobić, jeśli oczywiście nam się uda wygrać, z tymi zdobytymi zasobami, w jaki sposób można je użyć. To co?
To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej, hej. I nie wiem, czy ta muzyka nie jest za głośna. Trzeba to będzie sprawdzić, dajcie znać też. Hej, hej, trzymajcie się.